Cześć, z tej strony Marcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj pokażemy Wam, jak robić hyperparameter tuning na żywym przykładzie, czyli jak dostroić jakieś tam parametry modelu w celu uzyskania najlepszej metryki, czyli żeby model był jak najlepszy. Tak jak lubicie najbardziej, pokażemy Wam to wszystko krok po kroku. Zaczniemy od prostego skryptu, który wytrenuje model. Zalogujemy parametry tego modelu i sam model w MLflow, jak przystało na najlepszych praktyków MLOps. A jeżeli nie wiecie, co to jest MLflow, no to gorąco zapraszamy na nasz tutorial, w którym tłumaczymy i pokazujemy, jak z tego korzystać. Ale wracając, do tego wszystkiego dobudujemy taki skrypt, który będzie wyszukiwał najlepsze parametry modelu, żeby ten model działał jak najlepiej i do tego wykorzystamy Optune. Zaraz pokażemy, co to jest i jak z tego skorzystać. Jak trenowanie modelu, no to trzeba mieć jakieś dane i my tutaj skorzystamy dzisiaj sobie z datasetu Wine Quality, który zawiera różne cechy opisujące charakterystykę tego szlachetnego płynu, takie jak zawartość alkoholu, ile mamy siarczanów, jaka jest jego gęstość i na przykład odczyn pH i kilka innych cech. I te cechy właśnie wykorzystamy, żeby zbudować model regresyjny, który powie nam, jakiej jakości jest to wino w skali liczbowej. Czyli na podstawie tych cech po prostu, które wino jest najlepsze. Dokładnie. Ok, to zaczynamy z tym modelem. Dataset, jak widać, jest dostępny na stronie Kaggle'a. My już go sobie ściągnęliśmy i mamy go tutaj w pliku CSV. Dobra, to zaczynamy od stworzenia wirtualnego środowiska. I teraz będziemy na pewno potrzebować parę bibliotek, które trzeba zainstalować. Będziemy potrzebować Pandasa do wczytywania datasetu, MLflow do logowania, Optune, jak wspomnieliśmy, już do hyperparameter tuningu, więc instalujemy. Potrzebujemy jeszcze scikit-learn, bo weźmiemy sobie model scikit-learna, więc go też instalujemy. Dobra, to zaczynamy od wczytania datasetu. On jest w pliku CSV. My wykorzystamy Pandasa do tego, żeby to wczytać. Czyli do datasetu przypisujemy pandas read CSV i teraz tu podajemy ścieżkę i ustawiamy separator, który jak widać u nas to są średniki. I teraz tutaj w środku te liczby to są floaty i inty. Na nasze potrzeby chcemy, żeby wszystko było floatami, więc robimy tutaj od razu rzutowanie i lecimy dalej. Teraz tak, tutaj jest dość dużo kolumn, tych cech jest tam chyba 11. Na potrzeby naszego tutoriala my wybraliśmy 6 najważniejszych z nich, więc na tej podstawie wytrenujemy model. Oczywiście temat wyboru samych feature'ów to jest kwestia na osobny odcinek. Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście o tym coś więcej usłyszeć. A tymczasem wracamy do kodu. Tak, teraz nam trzeba zaufać, że te feature'y mają sens. I tutaj sobie wyciągniemy jeszcze nazwę tej naszej target call, czyli to, co chcemy przewidywać. Feature'y to jest to, na podstawie czego się model uczy. Target call to jest to, co ma przewidywać. I teraz to przypiszemy te feature'y pod właśnie zmienną x. W ten sposób wybieramy podzbiór cech z tego data frame'a, który nam wczyta pandas. A teraz na y przypisujemy samą tą kolumnę zawierającą target, czyli quality, czyli to właśnie, jak dobre jest to wino. No i teraz mamy wszystkie dane tutaj w tych zmiennych. Teraz musimy podzielić ten zbiór danych na zbiór treningowy i testowy i w tym celu skorzystamy z funkcji train test split z scikit-learna. Trzeba ją zaimportować jako argumenty. Ona przyjmuje ten x i y. Potem ustawiamy test size na 0,2, czyli 20% danych będzie do celów testowych, a pozostałe treningowych. I teraz z tego względu, że te nasze dane nie są zbalansowane, to znaczy, że jest różna liczba przykładów na każdą klasę, tą quality, to my sobie ustawimy tutaj parametr stratify, który nam podzieli równomiernie te różne wartości quality między zbiór testowy i treningowy, że tam nie będzie różnych rozkładów występowania tej wartości, tylko one będą jak najbardziej zbliżone do siebie. No i na końcu ustawiamy jeszcze random state'a. To jest po to, że jak odpalimy ten kod wiele razy, to żeby za każdym razem mieć ten sam wynik. No i teraz jakby wynik tej funkcji musimy sobie zapisać do zmiennych i one są w kolejności, że najpierw mamy x train, potem x test, potem y train i potem y
test i to wszystko tutaj już mamy. I teraz chcemy wytrenować jakiś model, więc trzeba stworzyć model. My sobie weźmiemy random forest regresor, bo naszym zadaniem jest tutaj regresja, czyli przewidujemy jakąś wartość liczbową. No i dlatego random forest regresor, jeszcze jest też classifier, jakbyśmy robili klasyfikację, ale to nas teraz nie dotyczy. No i teraz bierzemy ten random forest regresor, ustawimy mu parametr nEstimator, co jest w zasadzie taki najważniejszy, damy na 2. Ustawimy nDrops na minus 1, czyli żeby przy treningu sobie to zrównoleglił, i ustawimy random state, czyli żeby znowu przy wielokrotnym odpaleniu kodu za każdym razem mieć ten sam model. No i teraz, żeby go wytrenować, to wystarczy wpisać model fit, dajemy x train, dajemy y train, tutaj model nam się nauczy. Teraz chcemy zrobić ewaluację modelu, czyli sprawdzić, na ile on jest faktycznie dobry. No i chcemy to zrobić zarówno na zbiorze treningowym, jak i na testowym, bo to nam pokaże, czy model dobrze sobie radzi na obu tych zbiorach, czy na przykład za bardzo się dopasował, czy był tak zwany overfitting na zbiorze treningowym. No to teraz lecimy, czyli zrobimy for features i to będą te nasze jakby x-y, na podstawie których ma model przewidywać, a target to będą te poprawne wartości. I teraz potrzebujemy sobie tutaj zrobić nasze oba zbiory, ale musimy przesłać wiele wartości. Więc mamy tutaj listę i w środku tej listy zrobimy sobie dwie tuple. I w pierwszej będzie x train, czyli to będą te nasze features w pierwszej iteracji. Y train to są te targety w pierwszej iteracji. A jakby w kolejnym elementem to będzie x test i y test. I jeszcze w zasadzie przyda nam się tutaj nazwa tego datasetu, na którym jesteśmy, czyli dopisujemy po prostu trzeci element do tej tupli, a tutaj to się będzie nazywać, zrobimy dataset name. I teraz tak, pierwsze co, potrzebujemy zrobić predykcję modelu, czyli ypred, to będzie model, predict i co? I features. Teraz musimy policzyć jakąś metrykę. My sobie wybierzemy min absolute error, czyli po prostu średni błąd bezwzględny. My mamy mniej więcej zakres wartości tej quality, to jest tak mniej więcej między 3 a 9, no to my będziemy mieli w tej metryce, o ile średnio się myli model. Czyli mae równa się min absolute error. I to też możemy sobie zaimportować scikit-learn. I tutaj trzeba najpierw podać wartość prawdziwą, czyli target, a potem predykcję, czyli ypred. I teraz my to sobie możemy wypisać, czyli wypiszemy, że mae, dwukropek, mae. No i co? Zobaczymy, czy to w ogóle działa. No to robimy Python main py i patrzymy, co tu się stanie. I co widzimy? Widzimy dwa razy mae. Pierwsze jest, no dobra, tu w zasadzie możemy jeszcze to poprawić, że wypiszemy the name, czyli jaki to jest ten dataset. Dobra, odpalamy jeszcze raz. No i widzimy, że na treningowym zbiorze danych to mae jest 0,2. Na testowym jest 0,55 w zaokrągleniu. No czyli model nam się trochę przeucza na zbiorze treningowym i no zapamiętamy sobie te wartości na razie, bo potem będziemy się do nich porównywać, jak będziemy faktycznie robić ten hyperparameter search. Dobra, czyli mamy pierwszy element zrobiony, mamy wczytany dataset, mamy wytrenowany model. No i teraz, tak jak Marcin wspomniał, dobrze by było zacząć logować to w MLflow. A jak to będziemy mieli, wtedy zajmiemy się Optuną. To zaczniemy od wzbogacenia sobie tego kodu o podstawową integrację z MLflow, czyli utworzymy sobie experiment, utworzymy sobie run i zalogujemy parametry, jak i model. Importujemy MLflow. Na górze ustawiamy, że to będzie nasz experiment ML workout. I teraz w miejscu, gdzie rzeczywiście trenujemy nasz model, możemy odpalić MLflow start run, co utworzy w momencie wejścia w ten fragment kodu run w tym eksperymencie ML workout quality w MLflow. I zacznijmy od tego, żeby w MLflow zapisać parametry, które używamy do wytrenowania naszego modelu. I do tego zrobię sobie tutaj taki słownik i przekażę je tutaj za pomocą takiego wyrażenia w Pythonie z dwoma gwiazdkami. Jeżeli po tych dwóch gwiazdkach przekażecie słownik,
To znaczy, że wszystkie klucze w tym słowniku mają być użyte jako nazwane parametry, akurat w tym przypadku w konstruktorze tego random forest regressor. No i tenże słownik teraz tu wystarczy zapisać do MLflowa za pomocą log params. Przekazujemy parametry i gotowe, tak jak to widzieliście w poprzednim naszym tutorialu. No i oczywiście razem z tymi parametrami warto było zapisać też metryki i zróbmy to tutaj, gdzie je rzeczywiście liczymy. MLflow log metryk. Podajemy klucz metryki. Oddzielmy, znowu wykorzystam nazwę datasetu i to będzie ten nasz min absolute error z tą policzoną wartością wyżej. I znowu jedna linijka i gotowe. I ostatnią rzeczą, którą warto oczywiście zrobić, jest zalogowanie samego modelu. No bo później, jak będziemy mieli wiele tych iteracji, w końcu któryś z tych modeli będzie najlepszym i będziemy chcieli go później wdrożyć na przykład na produkcję albo przekazać go gdzieś dalej. Więc warto ten model rzeczywiście tutaj zalogować. I tak jak widzieliście pewnie w poprzednim odcinku, MLflow posiada wiele integracji z popularnymi frameworkami, m.in. z Escalanem. I za pomocą takiego rozszerzenia tutaj mlflow.escalain możemy przekazać tutaj bezpośrednio model scikit-lainowy, czyli to będzie nasz model. I też dobrą praktyką, o której warto pamiętać, jest podanie input example. Dzięki temu zapisany model w MLflow będzie zawierał informacje o sygnaturze, to znaczy o tym, jakie kolumny były wykorzystane i jakie były typy tych kolumn w trakcie trenowania tego modelu. Jest to bardzo przydatna informacja. I za pomocą tych paru linijek tak naprawdę już ta integracja z MLflow jest gotowa. Odpalę ten skrypt jeszcze raz. OK, i jak widzicie, jeszcze MLflow na mnie nakrzyczał, że zapomniałem o jednym parametrze, artifact path. No to oczywiście go tutaj dodam. I pod ścieżką model, ten model będzie teraz zalogowany. Odpalamy jeszcze raz. I rzeczywiście przeszło. Zobaczcie, że teraz chwilę dłużej to trwało na końcu, bo ten MLflow rzeczywiście ten model serializował i zalogował na naszym serwerze. No i teraz mogę odpalić ten serwer w przeglądarce. Jako, że pracujemy sobie tutaj lokalnie, no to ten serwer MLflowa wystarczy wystartować taką komendą MLflow server, podać, że jesteśmy na lokalhoście na danym porcie i za chwilę będziecie mogli w przeglądarce pod tym adresem uruchomić UI. I po uruchomieniu UI-a MLflow rzeczywiście widzimy tutaj eksperyment ML Workout Wine Quality, a w nim ten nasz run, który był przed chwilą odpalony. I po przejściu do tego runa zobaczcie, że mam tu podstawowe informacje, co było, jak długo trwało wykonanie. Mam ten mój parametr and estimators i mamy te nasze dwie metryki zalogowane. Jest to coś, z czym można dalej pracować. Dobra, mamy dodane logowanie w MLflow. No to teraz znajdźmy najlepszy parametr modelu, czyli tutaj ten nEstimators. No jak to możemy zrobić? No możemy sprawdzić na przykład, jak się ten model zachowa dla czterech tych estymatorów. Bierzemy, odpalamy jeszcze raz i widzimy, że te małe, te błędy są trochę mniejsze. Czyli dobrze, bo my chcemy, żeby one były jak najmniejsze. Idziemy teraz do MLflow, widzimy kolejny run. Wszystko jest tak samo, tu są te estymatory na 4, tu są mniejsze. No ale teraz, dobra, jak daleko mamy tego szukać, nie? Ile tutaj po prostu robić tych powtórzeń? Bo to jednak jest czasochłonne, żeby tak to męcznie odpalać, no i nużące, no i... Tak się nie robi. No właśnie, nie? Temu służy hyperparameter tuning, czyli mamy jakieś narzędzie, jakiś taki sposób automatyzacji tego procesu, że zapuszczamy, to się mieli, sprawdza wiele różnych parametrów, no i na końcu nam zwraca, która kombinacja jest najlepsza. No i do tego wykorzystamy sobie Optunę. Zacznijmy od tego, że wejdziemy na stronę oficjalną Optuny i widzimy, że to jest framework do optymalizacji hiperparametrów modelu, czyli dokładnie to, czego szukamy. W skrócie, tutaj mamy taki przykład, bardzo, bardzo malutki, żeby zoptymalizować taką funkcję, potrzebujemy takiego kodu, czyli robimy sobie najpierw tam jakiś study i potem wywołujemy funkcję optimize, gdzie przekazujemy jako parametr funkcję objective, która zwraca nam jakąś wartość liczbową, no i podajemy, ile ma być tych iteracji optymalizacji. No i my dostosujemy sobie ten kod, że tutaj zamiast jakiejś funkcji
zwrócimy tą wartość MAE naszego modelu i będziemy ją optymalizować tak, żeby była ona jak najmniejsza. Zwróćcie uwagę tutaj na to, że Optuna jest takim narzędziem, które jest całkowicie niezależne od frameworka, który jest używany do trenowania waszych modeli, bo na tym najprostszym przykładzie to nawet w ogóle nie ma frameworka, tu mamy funkcję matematyczną, która jest optymalizowana. I zobaczcie, że Optuna też ma budowane integracje z PyTorchem, z TensorFlowem, z Keras-em, z Scikit-learnem, z XGBoost, LightGPN-em. I tak naprawdę przez to, jak prosta jest ta abstrakcja, którą Wam tutaj Wojtek wcześniej pokazał, wystarczy nam coś, co możemy wywołać w Pythonie jako funkcję i jakaś wartość liczbowa i Optuna załatwia nam całą resztę. Ona się martwi, jak te parametry zmienić, żeby rzeczywiście tą funkcję celu i tą wartość zadaną nam optymalizować. Dobra, to zacznijmy od skopiowania tego fragmentu kodu i teraz dopasujemy nasz kod do tego, co tu się dzieje. Czyli tak, wrzucę to na razie na dół i teraz tak. My potrzebujemy do tej funkcji objective wrzucić nasze trenowanie modelu. No to bierzemy, nie? Tutaj wszystko. Wycinam. I wrzucamy do trenowania modelu. Tylko teraz tak. Funkcja objective musi zwrócić jakąś wartość liczbową i w naszym przypadku my chcemy, żeby to było MAE z tego zbioru testowego. Więc najpierw zapiszmy sobie nasze metryki do słownika. Czyli tutaj tworzę pusty słownik i teraz tutaj, w tym miejscu będziemy je ustawiać. Czyli zrobimy sobie matrix i niech to będzie tutaj dataset name MAE. To i teraz to się nam zapisze. OK. I zwracamy tutaj tą metrykę. I teraz tak, to możemy sobie wypisać. Tutaj to nTrials ustawimy najpierw na 2. Żebyśmy zobaczyli, co tam się stanie w międzyczasie. I teraz tak, tutaj jeszcze możemy wpisać sobie, czy to ma być maksymalizacja, czy minimalizacja funkcji. U nas jest to minimalizacja, bo chcemy, żeby ten błąd był jak najmniejszy. Dobra, odpalmy teraz, zobaczymy, czy to w ogóle działa po tych naszych zmianach. Czyli spodziewamy się tego, że ten objective, który jest tą naszą funkcją, która ustawia eksperyment, wczytuje dane, trenuje model, robi ewaluację, odpali się 2 razy i że będzie wszystko zapisane w MLflow, a na końcu dostaniemy najlepsze parametry. OK, i teraz dostaliśmy informację, że tu new study created in memory z jakąś nazwą domyślną przez Optunę. No i teraz tu się odpaliło raz, odpaliło się 2 razy. No i co? I mamy 2 razy to samo. I parametry są puste. OK, właśnie. Widzimy, że 2 razy to się odpaliło, ale mamy te same metryki, no dlatego, że te parametry są puste. Nie ustawialiśmy żadnych parametrów, odpaliliśmy 2 razy to samo. Natomiast mamy potwierdzenie, że to działa. Jeszcze możemy zobaczyć w MLflow, że na pewno się to zalogowało. Widzimy kolejne 2 runy. No i teraz co? Musimy dodać fragment kodu, który nam będzie testował różne wartości tej z naszego parametru nEstimators. Dobra, to co chcielibyśmy zrobić, to przede wszystkim w jakiś zautomatyzowany sposób modyfikować wartość chociażby tego nEstimators jako nasz parametr i chcemy, żeby to właśnie Optuna za nas modyfikowała ten parametr zgodnie z jej wewnętrznymi preferencjami. No i jak to zrobić? No trzeba było zajrzeć do dokumentacji Optuny i zobaczyć, jakie mamy opcje. Zobaczcie, że tutaj mamy coś takiego, co się nazywa suggest float. No i pewnie, jak się domyślacie, jest też coś innego. Poszukajmy to. Wchodzę tutaj w dokumentację. I mamy tutaj taki fragment dotyczący przestrzeni przeszukiwania i jej składni w Pythonie. No i pewnie tu rzeczywiście znajdziemy to, co chcemy. I zobaczcie, że tutaj rzeczywiście są przykłady, żeby na przykład parametry typu integer, czyli liczby całkowitej, mamy trial suggest int. Podajemy nazwę parametru i zakres wartości. No i dokładnie to zrobimy sobie tutaj. Czyli teraz zamiast tego nEstimators tutaj, zamiast tej zahardkodowanej wartości, ja sobie wpiszę tutaj trial suggest int nEstimators i podaję mu low jako 1, high jako na przykład taką wartość i gotowe. Odpalmy i zobaczmy, co teraz się stanie. Siedzimy.
Nic się nie dzieje. I rzeczywiście, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, teraz zobaczcie, że w pierwszym uruchomieniu mieliśmy N-Estimators 72, a w drugim uruchomieniu N-Estimators 658, czyli rzeczywiście teraz już ten parametr został wylosowany przez Optune, no i po tych dwóch ranach widzimy, że rzeczywiście te metryki się tutaj trochę liczbowo różnią. No ale nasz model Random Forest ma nie tylko parametr N-Estimators, tylko też wiele innych. No i żeby zobaczyć jakie, no to wejdźmy sobie teraz w dokumentację za to scikit-line'a. Random Forest Regressor. I tutaj w dokumentacji, w konstruktorze, zobaczcie, jest tu mnóstwo parametrów. Mamy na przykład max depth, min sample split, min sample leaf i tak dalej, i tak dalej. No i w zależności od waszych potrzeb, w zależności oczywiście od waszego modelu, możecie mniej lub bardziej tą przestrzeń przeszukiwać. Możecie użyć części parametrów lub też wszystkich, jeżeli chcecie. I każdy z nich tutaj można dodać. No to weźmy sobie na przykład ten dodatkowy parametr max depth. I to też jest wartość całkowita, więc w taki sam sposób, jak wcześniej było to N-Estimators, można sobie tutaj kolejny z tych parametrów tutaj wpisać i on będzie nam sterował tym, jak głębokie te drzewa będą budowane. No i jeszcze dla kompletności tego przykładu weźmy sobie ten min sample split i oczywiście tych parametrów możecie wziąć ile tylko chcecie. Nie muszą oczywiście to być wszystkie inty. Tutaj, tak jak widzicie w dokumentacji, mogą być to floaty, mogą być to wartości kategoryczne. Jeżeli dany klasyfikator czy tam dany regresor ma też parametry typu kategorycznego. Takim przykładem tutaj byłoby chociażby właśnie kryterium. Może trenowanie z innym kryterium dałoby też inne wyniki. Możecie to oczywiście sami sobie sprawdzić w waszym projekcie. Ok, i z tak dobranymi parametrami mogę teraz zwiększyć przy okazji już tą liczbę tych triali, no bo przestrzeń przeszukiwania teraz się znacząco zwiększyła. Zobaczcie, że mamy tu wartości od 1 do 666, od 1 do 16, no to i w przypadku takich liczb całkowitych, no to przemnożenie tych wszystkich zakresów, no to ta przestrzeń wyszukiwania jest bardzo duża i chcielibyśmy chociaż podzbiór tej przestrzeni przeszukać w jakiś inteligentny sposób. Co zrobi dla nas Optuna? Mogę to ustawić tutaj na przykład na 25 i po raz kolejny to uruchomię i teraz magią montażu widzimy się za chwilę ze zoptymalizowanym modelem. Magia montażu przyprowadziła nas do pierwszego błędu. Min samples split musi mieć wartości od 2. Fiksujemy i odpalamy jeszcze raz. Widzimy się znowu za chwilę. Dobra, widzimy, że skończyło się wszystko i że najlepszy jest trial o numerze 11 z taką wartością błędu. No więc teraz znajdźmy to w MLflow. Dobra, znaleźliśmy ten run. Tutaj mamy te parametry najlepsze. N-Estimators 376, max depth 16 i min sample split 2. I to są dokładnie te parametry. No i teraz mamy też zapisany model. Więc ten model możemy teraz zarejestrować w naszym repozytorium, no bo to jest nasz najlepszy model, będziemy chcieli z niego dalej korzystać. No i w tym celu tutaj stworzymy sobie nowy model, zrobimy wine quality, zarejestrujemy. No i teraz proszę bardzo, już tutaj w modelach widzimy ten model. On nas, widzimy jego, mamy na razie tylko jedną wersję, ale to jest ok. I link do tego trenującego rana. No i w ten sposób przeszliśmy wspólnie tą drogę, czyli na naszym przykładowym zbiorze danych opisującym wina wytrenowaliśmy model, logowaliśmy jego metryki, parametry i artefakty, czyli te pliki modelu w MLflow, no i zautomatyzowaliśmy przeszukiwanie przestrzeni parametrów modelu, czyli ten hyperparameter search przy wykorzystaniu Optuny. No i wszystko zadziałało. Dobra, my tutaj zrobiliśmy sobie taki podstawowy w zasadzie przykład, żeby się tego nauczyć, żeby to pokazać, żeby było klarowne i w miarę proste. No ale zobaczcie, że my troszkę tutaj magią montażu sobie pomogliśmy, bo nawet te 25 triali chwilę trwało. No a co, jak mamy taką naprawdę gigantyczną przestrzeń,
tych parametrów, no i chcemy, nie wiem, 1000 runów. Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. Albo 10 tysięcy tych triali odpalić. No to co, możemy coś zrobić, Marcin? No pewnie, że możemy coś zrobić, Wojtek. Zobaczcie, tak jak Wojtek słusznie zauważył, że u nas chwilę to jechało, przyspieszyliśmy to i nasz dataset to był jakiś podstawowy bardzo przykład, więc ten rozmiar tego datasetu też nie był jakiś kosmicznie duży, jak zwiększylibyśmy zarówno rozmiar datasetu, przestrzeń przeszukiwań i jeszcze w ogóle rozmiar może modelu, no to na jednej instancji, na jednym komputerze na pewno by się to w sensownym czasie nie zakończyło. I co można zrobić? Optuna ma dwie opcje. Pierwsza z nich to jest użycie parametru ndrops w Optimize i tutaj za pomocą tego parametru ndrops możemy powiedzieć, ile tak naprawdę procesów w Pythonie będzie używanych po to, żeby równolegle te wszystkie triale wykonywać, ale tu nadal jesteśmy ograniczeni jedną maszyną, więc nawet jeżeli macie potężną VM-kę w cloudzie, która ma na przykład 128 procesorów, no to jest to oczywiście znaczące przyspieszenie, ale nadal jest to ograniczone do jednej instancji. Na szczęście Optuna idzie o krok dalej. Można Optunę uruchomić w ten sposób, że w jednym miejscu scentralizowanym w waszym środowisku uruchomicie taki serwer hiperparametrów i na wielu innych maszynach uruchomicie skrypty, które rzeczywiście będą wykonywały te triale. I działać to będzie w taki sposób, że będziemy mieli w jednym miejscu scentralizowany serwer i wiele nodów, które będą się z tym serwerem komunikować i każdy z nich może niezależnie odpytywać ten serwer na zasadzie: hej Optuna, powiedz mi, jakie ja mam teraz sprawdzić parametry. I serwer Optuny odpowie: hej, sprawdź proszę ten zestaw parametrów i za chwilę odpowiedz mi wynikiem. I wiele tych nodów może teraz jednocześnie takie przeszukiwanie przestrzeni hiperparametrów zrobić i taki proces jest już bardzo skalowalny i za pomocą na przykład klastra w Kubernetesie jesteście w stanie to bardzo dobrze zrównoleglić i ten proces optymalizacji znacząco też oczywiście skrócić, wrzucając po prostu więcej dolarów do waszego clouda. I to już na dzisiaj wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, o czym teraz Marcin mówił, dajcie znać w komentarzach. To może przygotujemy filmik, gdzie pokażemy też, jak przez to przejść krok po kroku. A tymczasem dzięki za dzisiaj. I do następnego. Cześć! Cześć. To jest to know-how. Tak. Dobra, teraz milion godzin on to będzie indeksował.